witam w środku lata. Mamy czas ogromu dobrodziejstw, które daje nam przyroda. Są poziomki, są maliny, są jeżyny w lesie. Jest całe mnóstwo ziół, począwszy od krwawnika, dziurawca po wierzbówkę. Dzisiaj powiemy troszeczkę o wierzbówce. Pięknych, wysokich roślinach, kwitnących na fioletowo. Wierzbówka kiprzyca, inaczej iwanczaj, z Ukrainy rodem. Aromatyczna herbata, która wspomaga również nasze nerki, jak i cały organizm. Idziemy do lasu, zbieramy ją, oczyszczamy, myjemy, osuszamy troszeczkę, obrywamy listki i kwiaty. Po czym listeczki zwijamy delikatnie i upychamy w słoiczku. Upychamy w słoiczku po to, ażeby tą herbatkę przefermentować. Tutaj mamy już podfermentowaną. Jeszcze jeden dzień i będzie gotowa do suszenia. Gdy upychamy w słoiku tej świeżej herbaty i pozostawimy ją na słońcu na 3 do 4 dni, bo w tym czasie powinna zmienić swój kolor na ciemnozielony. Przepięknie pachnie. Naprawdę jest to zapach bardzo sympatyczny. Delikatnie, tak jakby podkiszonego zioła. Po pełnej fermentacji wykładamy tą herbatę do suszenia. Możemy ją suszyć na suszarce do ziół, możemy ją suszyć w naszych pomieszczeniach przewiewnych. To już nasz wybór. Po ususzeniu jest ona piękna, ciemna. Kolorem po zaparzeniu wygląda podobnie jak parzona herbata czerwona. Aromat też przypomina ten smak. Polecam zrobić sobie samemu, a niekoniecznie iść do sklepu i kupować, bo gry robimy sami, wiemy, co robimy i jak było to przygotowywane. Życzę smacznego!